Tym razem bez sensacji. Koalicja 15 października przejęła władzę nad województwem śląskim. Po 6 latach na stanowisko marszałka województwa śląskiego wrócił Wojciech Saługa. Dziś poznaliśmy też nazwiska wicemarszałków i członków zarządu województwa. Wszystko w czasie pierwszej sesji samorządu województwa. Paweł Jędrusik. 29 głosów za. Poniedziałek to dzień sporych zmian w województwie śląskim. Jeszcze przed pierwszą sesją Sejmiku Województwa rozpoczynającej się kadencji, swoją, właśnie kończącą się, podsumował dotychczasowy marszałek Jakub Chełstowski. Zrobił to w Parku Śląskim, ale swoich planów na przyszłość szczegółowo jeszcze nie chciał zdradzić. W maju myślę, że to się wszystko zmaterializuje. Cały czas czekam na wybór nowego marszałka. Dzisiaj to się, mam nadzieję, wydarzy i w tym momencie mogę odejść i zacząć się rozglądać za tymi propozycjami, które są na stole, ale oczywiście chcę funkcjonować w obszarze samorządowym, biznesowym. Myślę, że to będzie to miejsce. Tuż przed pierwszą sesją Sejmiku Województwa Śląskiego koalicja 15 października jasno dała do zrozumienia, że sensacji przy wyborze marszałka nie będzie. Radni zgodnie pozowali do zdjęć i informowali o sojuszu. Koalicja 15 października bierze odpowiedzialność za to województwo. Połączyła nas różnorodność i z tej różnorodności chcemy korzystać. Różnorodna jest koalicja 15 października, różnorodne jest województwo śląskie, w związku z tym będziemy realizować wyzwania, czerpiąc z najlepszych doświadczeń zarówno naszej koalicji, ale i także regionów, które są solą województwa śląskiego. W pierwszej kolejności wybrany został nowy przewodniczący, został nim Jacek Jarco, były radny Rady Powiatu Zżywca. Dużo wyzwań, dużo środków, które przez zarząd będą do rozdysponowania dla samorządów, dla NGO-sów, dla organizacji społecznych i innych, więc tu Rada będzie miała co robić. Już od kilku tygodni w kuluarach mówiło się, że marszałkiem województwa zostanie ponownie Wojciech Saługa i to znalazło potwierdzenie na sali obrad. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło na ten urząd kandydaturę Jana Chrząszcza. Wynik tego wyboru był jednak z góry przesądzony. Teraz opozycyjni radni PiS jasno formułują oczekiwania wobec nowego marszałka. Jeżeli będzie to pan Wojciech Saługa, to będzie rządził województwem śląskim sprawiedliwie, patrząc także na te wszystkie sprawy, które wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zgłaszali jako istotne dla rozwoju województwa. Jedyne, co można uznać za niespodziankę podczas poniedziałkowego głosowania, to fakt, że głos na Saługę oddało także dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wraca demokracja, wraca prawo i wraca właśnie werdykt wyborców na salę sejmiku województwa śląskiego. Wyzwania ogromne. Trudna sytuacja międzynarodowa, wojna, transformacja energetyczna, która ciągle nam kuleje tutaj, ale najważniejsze, ludzie wyjeżdżają, ludzie przestają chcieć mieszkać w województwie śląskim, opuszczają nasze miasta, studiują w innych ośrodkach. To naprawdę duże wyzwanie dla nas, żeby ludzi tu zatrzymać. Dziś poznaliśmy też wicemarszałków i skład zarządu województwa śląskiego. Wicemarszałkami zostali Grzegorz Boski i Bartłomiej Sabat, a członkami zarządu Joanna Bojczuk i Rafał Adamczyk.